June 1979, on his first visit to Poland as Pope, what John Paul II did was give back to the people of Poland their authentic history and culture, which is to say he gave back to the Polish people their identity. And that provided tools of resistance against communism, which communism couldn't meet. Zaprosił papież po mszy na błoniach kanonizacyjnej świętej Jadwigi. Też dla niego takie bardzo osobiste, i ta święta, i te błonia historyczne. I potem zaprosił mnie do siebie tam, do Pałacu Arcybiskupów. Wieczorem tam dałem jakieś takie coś kolacyjnego, że tak powiem. No i ja jak wyszedł, nagle widzę takie gorejące radością oczy. To znaczy takie, tak, no zupełnie na zmiana, jak go parę lat wcześniej oglądałem, to zupełnie inaczej. Takie widać, że nagle rozpromieniony, że to jest znowu ta Polska, że on znowu ją rozumie, ona znowu go rozumie, że to znowu... I wtedy się coś stało i potem już szło. Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wnieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce: Sursum corda, górę serca. Dla nas jest to wydarzenie ogromnej wagi. Ja ośmieliłem się powiedzieć, że tylko koniec świata będzie większym wydarzeniem dla Ludźmierza po tej wizycie Ojca Świętego. Bo Ojciec Święty chciał być w Ludźmierzu. A rzeczywiście ogromny entuzjazm wyzwolił komunikat Stolicy Świętej, że w 1997 roku, w pierwszą sobotę czerwca, będzie modlitwa różańcowa tutaj u stóp Matki Bożej Gaździny Podhala. Tak jak potrafiliśmy zorganizować cały komitet przyjęcia, oczywiście było jeszcze wiele oporów, trudności. Niemniej jednak społeczność tej ziemi nie poddała się i to była największa chyba z punktu widzenia ludzi tej ziemi forma zjednoczenia wokół niezwykle wspaniałej idei. Wizyta Ojca Świętego w Ludźmierzu była takim wielkim impulsem odważnego popatrzenia w trzecie tysiąclecie. W trzecie tysiąclecie idziemy z różańcem w ręce. I ten ogród różańcowy, który tutaj jest, i Jan Paweł II modlący się na różańcu, przypomina, że jeżeli będziemy dalej wierni drodze, którą Matka Boża chce, żebyśmy przeszli, myślę, że będzie dobrze wtedy. I to jest takie przesłanie tego miejsca, ogrodu różańcowego, które na wieki ma upamiętnić za przyszłych pokoleń, że tu był papież, tu był Piotr, Jan Paweł II, sługa Boży, po to, by nas umacniać w wierze, aby nam dodawać otuchy i mocy w perspektywie nadchodzących czasów. Zastanawiałem się z księdzem kardynałem Macharskim, Franciszkiem, metropolitą, jaki prezent z Ludźmierza przekazać Ojcu Świętemu. Tak właśnie ja zaproponowałem, że a może byśmy dali replikę berła Ojcu Świętemu. Ojciec Święty, taki zdumiony tym faktem, pobłogosławił berłem wszystkich zgromadzonych. Ojciec Święty w pewnym momencie poczuł się tak jak na odpuście w Ludźmierzu przed wielu laty.
tak się złożyło, że ksiądz kardynał Franciszek Marski mnie też kiedyś wysłał razem z dwoma innymi księżmi do Watykanu, żebyśmy już tak w szczegółach pewne rzeczy dowiedzieli się, jak to będzie wyglądało pielgrzymka choćby tutaj w Krakowie. I wtedy tak marzyłem, żeby chociaż na chwilę, na jedno zdrować Maryję, Ojciec Święty wstąpił do naszego kościoła. Ale no nie spodziewałem się, że aż tak będzie. Dlatego nawet mi łzy, ponoć miałem łzy w oczach wtedy, kiedy tam byliśmy Ojca Świętego, kiedy usłyszałem, że po konsekracji kościoła na Krzeptówkach bezpośrednio Ojciec Święty przyjedzie do kościoła Najświętszej Rodziny i tu będzie spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi. No a później usłyszałem jeszcze, że po tym spotkaniu będzie posiłek na plebanii. No, za dużo szczęścia naraz, tak sobie pomyślałem i dlatego chyba te łzy wtedy, ale przeżyłem to mocno. W 2002 roku przyjechał na ostatnią pielgrzymkę do Krakowa. Mieszkał cały czas w kurii krakowskiej i w ostatni wieczór zaprosił nas, tę naszą wadowicką klasę żeńsko-męską, na kolację. Było nas tylko 13 osób, a w czasie każdej pielgrzymki, którą spędzał w Polsce, w Zakopanem, na Babelu, w Kurii, w Wadowicach, zawsze żeśmy się z nim widywali. Ale wtedy na tej ostatniej kolacji on przyszedł bardzo spóźniony, czekaliśmy na niego. On był bardzo zmęczony, schorowany, ciężko mówił, ale niemniej był uśmiechnięty, znowu pytał nas o wszystko. A w pewnym momencie tak zobaczył nas wszystkich i powiedział: wiecie co? Z was wszystkich to ja jedyny nie jestem na emeryturze. Dziękuję wam, Łonia Krakowska. Chciałbym dodać i do zobaczenia, ale to już jest całkowicie w Bożych rękach.